pierwsza koalicja antyfrancuska to jeszcze czasy rewolucji francuskiej i tego ognia w 1792 roku. Druga próba i drugie podejście do pokonania Francuzów to 1798 rok i tutaj już mamy wyraźną rolę Napoleona. Ale jazda bez trzymanki zaczyna się od roku 1805. Wtedy powstaje zawiązana trzecia koalicja antyfrancuska, ale obraz jest już nieco inny. To nie sojusznicy chcą naparzać się z Francuzami, tylko to Francuzi wychodzą naprzeciw sojusznikom, którzy nie mają wyjścia, tylko muszą się połączyć, żeby w ogóle móc przeciwstawić się Francuzom, bo jedna z najważniejszych reform, które wprowadzał Napoleon, to była właśnie reforma armii. Nie chcę wejść za nic, bo 20 lat ma i się boi ciemności. Znaczy żołnierz. Nie wejdę, panie policjant. Zatkę wepchnąć. Rozkaz. Dobra, już wejdę. Szybciej! Naprzód! Pan porusznik to jednak fachowiec. W bitwie pod Austerlitz Napoleon pokonuje zjednoczone mocarstwa. Tak samo dzieje się w bitwie pod Ulm. Jedno takie zwycięstwo koalicji antyfrancuskiej, które warto tutaj przywołać, to jest bitwa morska przy Trafalgar, albo na Trafalgar, albo pod Trafalgar. Gdzie wojska francuskie otrzymują oklep i z tego względu nie nacierają bardziej na Wielką Brytanię. Takim głównym przeciwnikiem Francuzów politycznie od samego początku jest właśnie Wielka Brytania, bo te dwa imperia toczą wojnę o wpływy w wielu aspektach. Te dwie potęgi skaczą sobie do gardeł najbardziej, ale tak samo Prusy, jak i Austria i Rosja, wszystkie mają interes w tym, żeby zachować ten stary porządek, tak? Czyli ten ład, przeciw któremu występuje rewolucja francuska i przeciw któremu występuje Napoleon. Chociaż jeżeli chodzi o samego Napoleona, to ciężko stwierdzić, czy ten gość walczył dla idei rewolucji francuskiej, czy dla własnego ego. Odpowiedź brzmi, nie wiem. W 1805 roku mamy pokonanie trzeciej koalicji, rok później mamy czwartą koalicję antyfrancuską, która również dostaje elegancki oklep, a później mamy piątą koalicję antyfrancuską, która w 1809 roku znowu dostaje elegancki oklep w bitwie pod Lipskiem, nazywanej Bitwą Narodów, dlatego że dużo narodów dostało oklep od Francuzów. Multi-kill. Wszystkie te zwycięstwa z kolejnymi koalicjami oznaczają dla Francuzów łupy, oznaczają zdobycze terytorialne, a jeżeli nie bezpośrednio włączenie jakichś terenów do Francji, to utworzenie państw satelickich, takich, które mają wpływy i kierownictwo albo francuskie, albo zależne od Francuzów. Przykładem takiego tworu może być Księstwo Warszawskie, które właśnie zostało utworzone jako taki przyczółek dla Napoleona, z którego mógł rekrutować sobie ludzi, na przykład słynnych ułanów, którzy właśnie z Księstwa Warszawskiego pochodzili. Byli to Polacy, którzy reprezentowali polski interes, który wydawał się być zbieżny z Napoleonem. O Jezu, a cóż to za wojacy? O Jezu, a cóż to za wojacy? No i takich przykładów jest bardzo, bardzo dużo w całej Europie. Historia zwycięstw Napoleona kończy się w momencie, w którym decyduje się on zrobić wyprawę na Moskwę. W dużym skrócie, w roku 1810 Napoleon całkowicie zdominował cesarstwa kontynentalne, czyli Prusy i Austrię. Została mu Wielka Brytania, na której już się sparzył pod Trafalgar, no i właśnie Rosja. No i ten pomysł skończył się nie najlepiej. Not great or terrible. Wyprawa Napoleona w dużym skrócie nie była w stanie oprzeć się warunkom pogodowym, no i też Rosjanie przez zastosowaną przez nich taktykę wymęczyli bardzo armię Napoleona, która niby dotarła do Moskwy i zajęła Rosję, ale nic to tak naprawdę nie znaczyło, dlatego że byli zmuszeni wrócić z braku zasobów i w ogóle Moskwa okazała się niezbyt gościnnym miejscem. Nie to co teraz. Успокойся. Ребята, я шел на... Что ты шел, блядь? Я шел на обгон, где обгоняете? Открой мне дверь! Зачем? No i ta wyprawa i powrót z wyprawy na Moskwę to początek końca Napoleona. W 1814 roku zostanie on pojmany, podda się i zostanie zesłany przez cesarstwa, które zdominowały go, na Elbę. Elba to taka wyspa, na której miał, zgodnie z wyrokiem, który na niego zasądzono, spędzić resztę swojego życia. No i właśnie w tym samym momencie, w 1814 roku, rozpoczyna się Kongres Wiedeński, czyli spotkanie mocarstw, które po pokonaniu Napoleona stwierdzają, że chcą przywrócić ten stary porządek, który ten jeden mały Francuz im tutaj
zaburzył. Ale Napoleon po zesłaniu na Elbę z przykazem, żeby nie opuszczał wyspy, mówi nic z tych rzeczy i z pomocą swoich wiarusów, wiernych, najbardziej lojalnych żołnierzy, wraca na kontynent francuski. No i rozpoczyna się tak zwane 100 dni Napoleona. Napoleon jednocześnie, kiedy trwają obrady dotyczące tego, jak podzielić Europę, rozpoczyna odbijanie dla Francji terenów, które zostały momentalnie mu im odebrane. Ale niestety okazało się, że Napoleonowi nie starczy sił na to, żeby po raz kolejny pokonać wojska koalicji. W 1815 roku 100 dni Napoleona kończy się jego porażką pod Waterloo. No i po tej porażce już nie ma żadnej wiary w to, że Napoleon faktycznie będzie w stanie odbić i odzyskać swoją pozycję, którą miał 5 lat wcześniej. Zostaje zesłany tym razem na inną wyspę, wyspę Świętej Heleny, i tam już dokończy swój żywot. Albo został zabity, na przykład chyba coś mi się kojarzy, że był otruty, albo sam się otruł, albo w ogóle umarł śmiercią naturalną. W każdym razie już Napoleon więcej nam w historii nie namiesza. W 1815 roku wchodzi również w życie drugi traktat paryski, który reguluje granice właśnie Francji, i osobno wchodzą też w życie ustalenia Kongresu Wiedeńskiego, które mają odwrócić wszystkie te zmiany, które stały się między innymi za sprawą Napoleona. Ale są pewne procesy, których nie uda się zatrzymać ani żadnym traktatom, ani żadnym kongresom, ani żadnym innym. Tylko pytanie, czy Napoleon Bonaparte po prostu im towarzyszył, czy był ich sprawcą? Już na zawsze w tej kulturze politycznej europejskiej będziemy doświadczać wzmacniania się władzy wykonawczej kosztem władzy ustawodawczej. Pojawiają się ministrowie, pojawiają się przedstawiciele rządu, którzy są wybrani z rządu i reprezentują właśnie tę wolę ludu. Rozpoczyna się też na dobre zmiana systemu legitymizacji władzy, tak? Ludzie coraz częściej rozumieją, że władza niekoniecznie pochodzi od stwórcy, od osoby najwyższej, która decyduje jakoś uznaniowo, która dynastia powinna gdzie rządzić. No bo takim źródłem legitymizacji jest teraz armia, czyli kto ma kontrolę nad dowództwem i jakby wojskiem, ten powinien rządzić. To też nie jest za dobre wytłumaczenie. Można się spierać, czy lepsze od tego, że władza pochodzi od Boga, to tutaj pochodzi od siły wojskowej. No, pytanie. Raczej oba pomysły są takie średnie. Na płaszczyźnie społecznej Francja jest pierwszym krajem, w którym pojawi się taka nowa arystokracja. Arystokracja, która nie wynika z tego, że ktoś pochodzi właśnie z rodziny, która kiedyś też była w arystokracji, tylko za swoje czyny, na przykład wojskowe, coraz więcej osób dołącza do tej, nazwijmy to, klasy średniej, no bo wtedy arystokracja to taka klasa średnia, no i po prostu zaczyna mieć realny wpływ na losy państwa. Ten proces im dalej w las, tym bardziej będzie nas przybliżał do takiej demokracji, w której dziś możemy się chwalić, że żyje. Pozycja Napoleona w tych wszystkich procesach jest kwestią otwartą. Mi się wydaje, że nie miał za dużego wpływu na te procesy, a jeżeli miał, to raczej właśnie jako po prostu owoc tych procesów. To znaczy, że mógł rządzić dlatego, że zachodziły takie zmiany, a nie, że zachodziły takie zmiany dlatego, że to właśnie Napoleon rządził. No ale to jest kwestia otwarta. Generalnie mam nadzieję, że ten odcinek dostarczył wam wiedzy na temat bardzo istotny z perspektywy, no nie wiem, jakiejś życia. Słyszymy się kiedyś gdzieś